Identyfikator podmiotu SCP-745. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Pochodzenie SCP-745 związane jest z porzuconym odcinkiem autostrady numer w północnej części stanu Nowy Meksyk. Fundacja wykupiła obszar wokół, a autostrada została przekierowana. Ochroniarze placówki są przebrani za agentów patrolu autostradowego i za zadanie mają usuwać z obszaru wszelkie nieupoważnione osoby oraz pozyskiwać nowe, polujące osobniki SCP-745. Wszystkie złapane obiekty SCP-745, i żywe, i martwe, muszą zostać załadowane do pojemników przechowawczych BCU klasy trzeciej, w których oczekiwać będą na transport na teren 17. Procedury bezpieczeństwa stworzone na potrzeby zachowania osobników SCP-745 w stanie żywym są ciągle rozwijane. Żaden z dotychczas pozyskanych obiektów nie przetrwał więcej niż jednego tygodnia w niewoli. Jako że nie zaobserwowano nowych instancji SCP-745 poza zamkniętym obszarem, uważa się, iż zostały one efektywnie zabezpieczone. Wnioski o udzielenie dostępu do trucheł SCP-745 należy przedkładać bezpośrednio do dr Langforda. Opis. SCP-745 to dwunożny, aktywny w nocy drapieżnik. Głowę osobnika tworzy nadęty wór czystej skóry, pozbawiony jakichkolwiek uwidocznionych narządów sensorycznych czy czaszki. Mózg kreatury można zaobserwować bezpośrednio. Jest on owinięty siecią podskórnych organów bioluminescencyjnych. Skóra pokrywająca resztę ciała jest koloru czarnego. Żywe osobniki SCP-745 są w stanie produkować z głowy stały strumień światła o skuteczności świetlnej pomiędzy 1400 i 3200 lumenów. Nocą efekt ten w zupełności przysłania resztę ciała obiektu, ponieważ całościowo przybiera on wygląd unoszącego się punktu światła. Podczas obrony i komunikacji z innymi przedstawicielami jego gatunku, światło to może zmieniać kolor i gasnąć w kontrolowanych interwałach. Struktura genetyczna SCP-745 nie bazuje na węglu. SCP-745 prawie zawsze polują w parach, zbierając się przy dalszych odcinkach autostrady. Dwójka osobników jest w stanie jednocześnie poruszać się z prędkością do 180 km na godzinę, przez co mogą zostać uznane za światła frontowe szybko poruszającego się pojazdu. SCP-745 poluje na pojedyncze pojazdy znajdujące się na autostradzie, przy czym para osobników usiłuje zepchnąć cel z drogi poprzez szarżowanie. Po zjechaniu ofiary z drogi, bądź zwykłym zatrzymaniu się, pary dokonują rozdziału, po czym atakują i konsumują istoty znajdujące się w pojeździe. Nie zaobserwowano jeszcze bezpośrednio procesu konsumpcji przez SCP-745, gdyż pojmane osobniki odmawiały przyjmowania pożywienia. Z kolei udane ataki na pojazdy zawsze kończyły się eksterminacją wszystkich świadków. SCP-745 rzadko kiedy pozostawia za sobą jakiekolwiek pozostałości po ofierze, poza materiałami odzieżowymi i płytami. Pojazdy pozostałe po ataku SCP-745 z reguły nie noszą żadnych oznak siłowego wtargnięcia do środka i pokryte są odciskami palców podobnymi do dziecięcych, które pochodzą z przednich łap SCP-745. Dodatek. Nie znaleziono żadnych kryjówek ani młodych osobników SCP-745. Obiekty zajmowały obszerne terytorium na przestrzeni południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych, zanim zespoły fundacji nie rozpoczęły działań mających na celu wytrzebienie liczby osobników w latach 60. XX wieku. Dzisiaj obserwacje SCP-745 mają miejsce już tylko na zabezpieczonym obszarze Nowego Meksyku. Raporty odnośnie do fantomowych światów w innych częściach kraju zostały zbadane, a ich wyniki jak dotąd nie wskazały na obecność SCP-745.